5 minut po godzinie 10, tym samym proszę Państwa jak najbardziej oficjalnie witam w programie po 10. Obrazki z Brukseli nam będą towarzyszyć, szczególnie będziemy przyglądać się naszym rolnikom, tym, którzy pod flagą biało-czerwoną do Brukseli również przyjechali. Adam Andruszkiewicz, obiecałem słowo droższe pieniędzy, pan zaczyna, później Michał Wawer ze sprostowaniem. Dziękuję panie rektorze, więc jeszcze poruszając tylko, widzimy rolników, pozdrawiamy serdecznie, mam nadzieję, że nie będą pałowani jak pod Sejmem, kiedy przyszli protestować w czasie posiedzenia Sejmu. Kulturalni, grzecznie chcieli wyrazić swój sprzeciw wobec polityki Tuska i Hołowni i dostali połami za to pod rządami Tuska i gazem, tak zostali potraktowani. Natomiast wracając jeszcze do kwestii panie rektorze, wizyt Tuska na granicy północno-wschodniej u nas, no rzeczywiście, to znaczy tak wielkiej hipokryzji i obudy tego człowieka, nawet chyba ani ja, ani pewnie minister Kowalski się nie spodziewaliśmy, bo wiem, że on jest zakłamany i bezczelny. Natomiast facet, którego obóz polityczny wylewał na nas wodę morza nienawiści za to, że broniliśmy polskiej granicy. Pamiętamy wszyscy rzecznik Michalską. Ta ekipa kobiety miała cały czas na swoich ustach w kampanii wyborczej, tak mówiła o prawach kobiet, a pani rzecznik Michalska, która była twarzą twardej obrony polskiej granicy, została natychmiast wyrzucona ze swojej funkcji po dojściu do władzy. Tak właśnie kobietę potraktowano. Nikt jej nie podziękował. Ona nie tylko powinna dostać kwiat, ale i medal, szanowni państwo, na koniec swojej funkcji. Medal państwowy. Ona została wyrzucona po prostu ze swojej funkcji, potraktowana w ten sposób, żenujący. I dzisiaj pan Donald Tusk, zamiast przyjechać na granicę, przyjechać do naszej części Polski, przeprosić wszystkich mieszkańców za to, co wyprawiali jego posłowie, przyjeżdżając do nas. Sterczewski, który jest słynny z tego pajacowania swojego. Pan Joński, pan Szczerba, biegali z jakimiś piworami, kocami. Jak ja rozjeździłem na granicę regularnie, rozmawiałem z żołnierzami, rozmawiałem z funkcjonariuszami Straży Granicznej, to oni mówili, że nie tylko musieli stać przodem, żeby bronić polskiej granicy z przodem do Białorusi, ale musieli się za siebie ciągle oglądać, panie redaktorze, czy im jakiś facet z Platformy nie biega i kocami w nich nie rzuca. No wszyscy są jakieś w ogóle chore, tak? No ja rozumiem wszystko w polityce, ale tego już nie rozumiem kompletnie. I dzisiaj Donald Tusk bezczelnie próbuje obierać szaty tutaj na siebie obrońcy polskiej granicy. No nie da się być takim złokomanym facetem. Mam nadzieję, że Platforma z Kretesem przegra wybory 9 czerwca, tego prosimy, żeby iść, oddać głos na Prawo i Sprawiedliwość, pokazać im czerwoną kartkę tym kłamcom po prostu. Bardzo ważny apel, proszę państwa, jeśli chodzi o frekwencję. Nie będę państwu mówił, na kogo macie głosować, bo to jest wasz prywatny wybór i mnie od tego wara. Natomiast proszę zauważyć, że są partie, które bardzo zależy na tym, żeby frekwencja była jak najniższa i nie robią nic w kierunku tego, żeby zachęcić państwa, zmobilizować do tego, żebyście poszli do urn. Tak ochoczo nawet jak w wyborach październikowych. Czemu nie? Tak to powinno wyglądać. Michał Wawer. Szanowni państwo, przed przerwą poseł Andruszkiewicz powiedział, że Konfederacja kłamie, bo premier Morawiecki nie wiedział, co robi, podpisując się pod Europejskim Zielonym Ładem. Nie spodziewał się, że to będą za tym szły kolejne działania Unii Europejskiej. Szanowni państwo, jeżeli podpisuje się premier polskiego rządu pod deklaracją, że Unia Europejska doprowadzi do neutralności klimatycznej, czyli do wyzerowania emisji dwutlenku węgla, a dwutlenek węgla jest emitowany przez budynki, samochody, przemysł, energetykę, gospodarkę, to jest zupełnie oczywiste dla każdego myślącego człowieka, a premier Morawiecki chyba jest myślącym człowiekiem, że za tym pójdą kolejne działania, kolejne przymusy, kolejne zakazy i kolejne ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Mateusz Morawiecki doskonale wiedział, co podpisuje i jeżeli dzisiaj mówi co innego, to znaczy, że jest po prostu kłamcą. Właśnie Mateusz Morawiecki, a nie Konfederacja. A jeżeli chodzi o zaproszenie na protest w Brukseli, Platformę w końcu, jeżeli chodzi... Platforma ale jest oczywiście jeszcze gorsza, ale bo nie tylko mogą atakować to, Platformy, jeszcze... bo oni zabierają głosy PiSowi. No nie, czego no, pan panie nie redaktorze, Platforma panie jest ministrze. Jeszcze gorsza, bo nie dość, że popiera Europejski Zielony Ład co do zasady, to jeszcze popiera go w szczegółach i w Parlamencie Europejskim głosuje panie za pośle, tymi wszystkimi. Panie pośle, z całym szacunkiem, byliście na tyle naiwni, bo skoro mówimy o naiwności, żeby nie mówić o kłamstwie, nie zarzucać kłamstwa. Byliście na tyle naiwni, że uwierzyliście Rafałowi Trzaskowskiemu, że pójdzie w Marszu Niepodległości. O czym pan do mnie opowiada? Połowa z was, połowa elektoratu Konfederacji, która wówczas na Trzaskowskiego zagłosowała. Panie redaktorze, z jakiego powodu wyborcy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, to trzeba pytać wyborców. Nikt Konfederacji nie uwierzył w to, że Rafał Trzaskowski pójdzie w Marszu Niepodległości, a ja głosowałem na Andrzeja Dudę w wyborach, więc proszę mnie. Ja jedno zdanie, drogi szanowny. Ale panowie, poczekajcie, bo to jest spór między panem posłem a panem posłem. Do Janusza Kowalskiego nikt się nie odwoływał. Adam Andruszkiewicz, Michał Wawer. A tu mnie pan. Szanowni państwo, absolutnie trafił. Jest tak, że. Tak jak Hołownia.
Można tak? Szanowni Państwo, absolutnie jest tak, że te decyzje antyrolnicze, które zaczęły pozapadać w Zielonym Ładzie, zapadały w zupełnie innej ścieżce. Ścieżce legislacyjnej wprowadzanej z Komisji Europejskiej, która następnie szła przez Radę Unii Europejskiej, nie Radę Europejską, tam nie ma prawa weta. W efekcie tego, co zrobił Mateusz Morawiecki. A potem Parlament Europejski, Szanowni Państwo, to zatwierdzał, tam Prawo i Sprawiedliwość głosowało absolutnie przeciw. No tak, no panie pośle, wiemy tutaj, pan redaktor przypomniał, też to pamiętam, w 2020 roku, kiedy ważyły się losy suwerenności państwa polskiego, mieliśmy drugą turę wyborów prezydenckich, to jeden z waszych liderów, pan Jacek Wilk, mówił o tym, żeby głosować na Trzaskowskiego. Nie byliście w stanie formalnie poprzeć Andrzeja Dudy i przez to mogliśmy już wtedy stracić praktycznie państwo polskie na rzecz tej koalicji, która niestety dzisiaj zarządza państwem. Ja rozumiem politykę, ale są takie chwile, gdzie jednak trzeba wybierać obóz albo popaństwowy, no albo ten zdradziecki. Wtedy tak się zachowaliście, jak się zachowaliście. Ale pan poseł, Wawer, jeżeli chce ad vocem. Tak, oczywiście. No to jest pretensje o to, że Andrzej Duda i obóz PiSu prowadził zbyt słabą kampanię i zbyt słabo rządził państwem, żeby zachęcić większą część wyborców Krzysztofa Bosaka i Konfederacji do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich na nich. No to jest zarzut, który nie powinien być pod naszym adresem, tylko po prostu pod swoim własnym. Wyborcy Konfederacji podejmowali indywidualne decyzje. Przepraszam, ja głosowałem, Krzysztof Bosak nie opowiedział Żadnej stronie. Ja głosowałem na Andrzeja Dudę. 1/3 wyborców Konfederacji w ogóle nie poszła wtedy do głosowania, to znaczy wyborców Krzysztofa Bosaka z pierwszej tury, dlatego że po prostu nie byli przekonani tym, w jaki sposób Polską rządzi Andrzej Duda, w jaki sposób Polską rządzi PiS, bo przez szereg lat były po prostu festiwal kłamstwa, niedotrzymywania obietnic i robienia takich rzeczy, jak właśnie Mateusz Morawiecki w grudniu 2019, kiedy podpisał się pod Europejskim Zielonym Ładem, jednocześnie deklarując, że jest przeciwko... Ja tylko pana posła jeszcze o jedną rzecz zapytam i Janusz Kowalski będzie miał swój czas. Czy pan jest częścią składową Uśmiechniętej Polski? Nie. Nie jestem częścią. Właśnie to jest kluczowe. Nie jestem częścią składową koalicji tak zbudowanej wokół Donalda Tuska i nigdy nie mieliśmy nią być i mu jasno mówiliśmy przez całą również kampanię sejmową, że nawet jeżeli będzie potrzebna tak Konfederacja do zbudowania większości wokół Donalda Tuska, to nigdy w to nie pójdzie. Nie, no litości. Szanowni Państwo, no nie obrażajcie tutaj inteligencji Polaków. Jesteście dzisiaj przystawką Platformy Obywatelskiej. Krzysztof Bosak jest wicemarszałkiem Sejmu wyłącznie dlatego, że tego chce Donald Tusk. Dlatego pan Krzysztof Bosak i Konfederacja najbardziej atakujecie dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Wy wybrany na wicemarszałka głosami PiSu, również pana. Momencik. I bym dzisiaj odwołał Krzysztofa Bosaka za to, że dzisiaj Krzysztof Bosak i wy, pana postawa to potwierdza, atakujecie dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, Mateusza Morawieckiego, Zbigniewa Ziobro, atakujecie całą prawicę, a w sprawie Donalda Tuska milczycie. Ale atakujemy za konkretnie Tuska, też atakujemy. Za podpisanie Europejskiego Zielonego to pan tego nie poparł wniosku. Czy ja mogę, przepraszam, powiedzieć coś? W związku z tym w mojej ocenie dzisiaj głos oddany na Konfederację w wyborach 9 czerwca jest głosem oddany dokładnie na Romana G., na Donalda Tuska, na tą po prostu ekipę, z czego się pan podoba. Kto to jest ten Roman G.? No, Roman G. to jest taki adwokat, który bardzo kiedyś był bardzo blisko Ligi Polskich Rodzin i części narodowców. I w mojej ocenie te dzisiejsze ataki Konfederacji na Prawo i Sprawiedliwość, na suwerenną Polskę, tylko nie, no dobra, się potwierdza... Wiem, tylko, jest pański przyjaciel. Tylko potwierdzają... Oczywiście z przekąsem. Roman G. to jest podejrzany przez prokuraturę w Lublinie słynny adwokat Donalda Tuska, który dzisiaj atakuje najbardziej Prawo i Sprawiedliwość i suwerenną Polskę. I bardzo dobrze, że atakuje, dlatego że nam rosną dzięki temu słupki poparcia. Ale chcę jasno powiedzieć i zachęcam wszystkich wyborców Konfederacji. Nie głosujcie na Konfederację, nie głosujcie na formację, która dziś atakuje prawicę, bo my mamy prostą rzecz do rozstrzygnięcia 9 czerwca. Donald Tusk albo niepodległość. Jeżeli niepodległość, musi to być Prawo i Sprawiedliwość, musi być to formacja, która nie stoi tak jak Konfederacja w rozkroku i licząc na to, że Donald Tusk nie odwoła Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu i wy pełnicie taką właśnie rolę po prostu atakującego Prawo i Sprawiedliwość, bo wy nigdy w istocie nie chcecie wziąć odpowiedzialności za polskie sprawy. Ja w sprawach fundamentalnych starałem się porozumiewać z Konfederacją. Wy w sprawach fundamentalnych zawsze atakujecie Prawo i Sprawiedliwość. Tak po prostu nie można. Bardzo wielu sprawach. Tylko atakuje Prawo i Sprawiedliwość, pomaga Tuskowi. Razem, wtedy, kiedy jest to merytorycznie uzasadnione. Ale momencie. Proszę mi się pozwolić jednym zdaniem. Jeszcze ostatnie, jeszcze zdanie. Natomiast jeżeli pan dzisiaj próbuje nas tutaj rozliczać, kto, co, jak i tak dalej, to ja chcę cały czas powiedzieć o jednej rzeczy.
mając tak prorosyjskiego polityka jak Grzegorz Braun we własnych szeregach i tylko dlatego, że łączy was wspólnie publiczna kasa, bo dostajecie gigantyczne miliony z subwencji partyjnej. No, Konfederacja nie dostaje. Ta partia, która jest taka wolnościowa, dostaje takie miliony, pieniądze. Że w porównaniu do Funduszu Sprawiedliwości to jest wasza, wasza wolnościowa formacja, która przecież powinna pójść do członków, żeby wpłacali darowizny, wpłacali składki, bierze pieniądze publiczne, dostajecie miliony złotych i potem jesteście w ramach jednego klubu, nie wyrzucacie Grzegorza Brauna, który głosuje przeciwko sankcjom na rosyjskich i białoruskich rolników, a więc wspiera Rosję i wspiera Białoruś. Nie potraficie go wyrzucić z klubu, bo się boicie, że stracicie klub. Wszystko dla stanowisk, wszystko dla kasy. Przestańcie być hipokrytami. Tylko Prawo i Sprawiedliwość, absolutnie nie Konfederacja. Pójdźcie po rozum do głowy, potem zaprosimy Pani część poseł, was do Prawa i Sprawiedliwości. Jedno zdanie, ale tak jak te czasy mniej więcej się wyrównają i wszyscy będą content, że pani poseł Matysiak nie zdominowała programu. Chyba, że pani poseł chce dzisiaj opuścić koalicję 13 grudnia, to proszę mówić. Do pana posła, z Konfederacji prowadzący jeszcze się odniesie pani poseł. Dobrze, może? Tak. Ja się mogę odnieść do tego, co pan poseł powiedział, dlatego że odpalił z tylu dział naraz, że nawet dobra, nie wiem, od czego zacząć. Dobra, to się pan, po czym ja się odniosę? Jednym prostym zdaniem. Panie pośle, my krytykujemy merytorycznie, to znaczy krytykujemy to, co PiS robił złego i potrafimy też pochwalić rzeczy, które robił dobrze. Tak jak postawienie zapory na wschodniej granicy, za którą również jako Konfederacja w poprzedniej kadencji głosowaliśmy i zawsze popieraliśmy wzmacniania polskiej granicy. Nie jest prawdą zarzut, że nie krytykujemy Platformy, dlatego że codziennie się w tej chwili zajmujemy krytykowaniem rządu, krytykowaniem Tuska. I w tym programie, na tej antenie 10 minut temu powiedziałem, że Platforma jest gorsza od PiSu, co nie znaczy, że PiS jest dobry. Dlatego, że PiS po prostu bardzo wiele rzeczy robi źle. Proszę państwa, skoro tak, skoro pytanie prowadzącego brzmi, bardzo wiele rzeczy zawali. Skoro PiS jest zły, a Platforma jest jeszcze gorsza, to jaka jest Konfederacja? Dajmy w takim razie wypowiedź, znaczy ja ją przeczytam, bo nie będziemy dawać. To jest wypowiedź 7 sierpnia 2023 roku. Platforma poniża nurt narodowy, tymczasem Wippler z Konfederacji, koalicja z PO byłaby sensowna. Gdyby w ogóle z kimkolwiek rozważać koalicję, to sensowniej byłoby taktycznie dogadać się z obecną opozycją, powiedział Przemysław Wippler z Konfederacji w rozmowie z Onetem. Tygodnik... Ja mogę objaśnić polityka. Nie musi pan nic objaśniać. Ja bym bardzo chciał objaśnić. Ale to nie musi pan nic objaśniać, ponieważ, wie pan, nie ma kontekstu. Mamy do czynienia z inteligentnymi widzami, którym nie trzeba objaśniać, co Wippler powiedział, a właściwie co nie chciał powiedzieć, a kontekst powiedział. Kontekst jest po pierwsze taki, że jako Konfederacja w kampanii sejmowej ustami naszych liderów wielokrotnie złożyliśmy obietnicę, że nie zamierzamy wchodzić do rządu ani z PiS-em, ani z Platformą i tej obietnicy od początku ale zamierzaliśmy. Panie pośle, ale ta wypowiedź, proszę mi pozwolić ale objaśnić ja, nie mogę panu pozwolić do kontekst tej wypowiedzi jest taki, bo nie chciałbym, żeby pan się zbłaźnił. Koalicja z PiS-em, jak wszyscy zainteresowani polityką w Polsce doskonale wiedzą, koalicja z PiS-em jest politycznym samobójstwem i wystarczy popatrzeć na wszystkich koalicjantów, na wszystkich historycznych koalicjantów, co się stało z Lepperem, co się stało z Giertychem, co się stało z Gowinem. Takie są skutki wchodzenia w koalicję z PiS-em. I poseł Wittler miał tu na myśli nie to, że zamierzamy wejść w koalicję z Platformą, tylko, że koalicja z PiS-em jest politycznym samobójstwem. Gdyby w ogóle z kimkolwiek rozważać koalicję, to sensowniej byłoby taktycznie dogadać się z obecną opozycją. Zwracam uwagę na pierwszą część tego zdania. Gdyby rozważać, my nie rozważaliśmy wtedy, nie rozważaliśmy teraz koalicji z Platformą. Widzi pan, koalicja z PO byłaby sensowna. No, tyle gdyby rozważać koalicję z kimkolwiek, proszę nie rozważaliśmy państwa, jej. Państwo wnioski wyciągają sami, nie mnie wnikać w to, w jaki sposób państwo, chodząc do szkoły, nauczyli się czytania ze zrozumieniem. Pani poseł Matysiak. Tak, ja krótko do tego, co mówił pan poseł Kowalski, który tak naprawdę zarzucał chyba wszystkim dookoła hipokryzję, a hipokrytą chyba jest sam. Ja tylko przypomnę, panie pośle, że sam pan głosował przeciwko odebraniu stanowiska panu Bosakowi. Przecież ten wniosek był złożony przez Lewicę. Ja go uzasadniałam i było to w sytuacji po braku reakcji pana to marszałka chory pomysł. Bosaka. To był chory pomysł. Na zachowanie pana Grzegorza Brauna. Natomiast proszę państwa, to niestety ja muszę, przepraszam pani poseł, proszę, ale spokojnie, proszę się nie gniewać, będzie pani ale kończyć za moment. Ale ja się nie gniewam. Proszę państwa, to tak dla przypomnienia i usystematyzowania państwa wiedzy. Akurat pani poseł Matysiak jest dobrą kobietą, mimo tego, że reprezentuje Lewicę, która z założenia jest jaka jest. Chcieli koniecznie odwołać Bosaka za to,
że Braun nawywijał w momencie, kiedy Bosak prowadził posiedzenie Sejmu. To ja się pytam, za co Bogu ducha winny Bosak miał być odwołany? To za to, że prowadził posiedzenie Sejmu. Kowalski. Państwu to umknęło chyba. My to przedstawialiśmy w uzasadnieniu tego wniosku za brak reakcji. Natomiast, żeby było też jasne, zarzutem do jakiejkolwiek formacji nie może być to, że ta formacja ma na stanowisku wicemarszałka, swojego reprezentanta. Problem z Konfederacją był taki, jak dokładnie wtedy mówiliśmy, że niestety formacja Korony, formacja Grzegorza Brauna nie została usunięta z klubu Konfederacji z oczywistych przyczyn, ponieważ wasz klub po prostu by się rozpadł. I trzymacie Grzegorza Brauna tylko po to, żeby po prostu mieć klub, a nie koło. Panie pośle, przecież Prawo i Sprawiedliwość także chce mieć swojego reprezentanta na stanowisku wicemarszałka. Tylko jesteście obrażeni na cały Sejm, ponieważ my nie chcemy się zgodzić na to, żeby to stanowisko piastowała pani Witek. A dlaczego? Ponieważ w poprzedniej kadencji Sejmu nie przestrzegała regulaminu Sejmu. I tylko dlatego, jakąś odpowiedzialność, pani poseł? Chwila. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość przyszło z inną kandydaturą, jestem przekonana, że ta kandydatura zdobyłaby poparcie. No i widzicie, ta osoba wicemarszałkiem czy wicemarszałkinią. I tu jest temat jasny, natomiast oczywiście Prawo i Sprawiedliwość chce robić z siebie po prostu wielką ofiarę, pani poseł, to, że nowy rząd przepraszam, daje, odpowie pan, daje, czy się odniesie. Tego stanowiska. Pani poseł, ponieważ ja jestem daleki, na pewno Grzegorz Braun nie jest z mojej bajki. Słucham dalej tego wywodu. Nie będę pana posła Wawera dopytywał, czy jest z jego bajki, mniejsza o to. Oczywiście, że jest z mojej bajki, jest moim kolegą klubowym i partyjnym. No jasne, w obronie kolegów warto stawać, nawet piersią ich zasłaniać. Co do tego nie mam wątpliwości. Pewnie większość z nas by się z tym nie zgodziła, co Grzegorz Braun odstawił. Ale wie pani, skoro tak ochoczo się na przykład występuje przeciwko Braunowi, który jest zwykłym posłem ledwie, to myślę, że należałoby też podjąć jakieś działania względem Krzysztofa Gawkowskiego, który jeździł kradzionym samochodem. Proszę pana, dlaczego nie? Nawet nie. Jeżeli nie jest transparentność, to jest. My jesteśmy uczciwi. Pan poseł Gawkowski padł ofiarą oszustwa. A skąd pan to wie? Prokuratura już to stwierdziła? Powiedział o tym jakby publicznie, będę tego bronił. Czy prokuratura już się w tej materii wypowiedziała? Zgłosił sprawę do prokuratury. Ale jakie to ma znaczenie? Jeżeli ktoś padł ofiarą oszustwa. Jest inna ważna rzecz i to chcę powiedzieć. Dla pani szanownej poseł Pauliny Matysiak nie przeszkadza fakt, iż wicemarszałkiem polskiego Sejmu jest były komunista i członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pan Czarzasty. Ale przeszkadza to, że wielka polska patriotka pani marszałek Elżbieta Witek nie jest wicemarszałkiem. Panie pośle, to ja panu przypomnę. W 2019 roku głosował pan za tym, żeby Włodzimierz Czarzasty został wicemarszałkiem Sejmu. Akurat ja byłem, który... 4 lata później... Poseł Kowalski, przeciwko temu, co robił PiS. Ja może nie pamiętam osobowych głosowań, natomiast... Ale proszę mi dać skończyć. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość w 2019 roku nie miało problemu z tym, żeby poprzeć na stanowisko wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, a 4 lata później miało z tym problem. Znaczy, no to proszę mi powiedzieć, ale Włodzimierz Czarzasty, proszę państwa, zachował się niezwykle elegancko, jak na lewicę przystało. Po prostu elegancko został komunistą. Poseł Kowalski nie miał problemu z ponieważ tym, żeby ja w zakresie, Przepraszam, bo zburzyliście całkowicie mój system wartości i postrzegania ludzi, a właściwie ich dobroci. Przypomnijmy, PiS poparło Czarzastego, mimo tego, że nie lubi komuchów, na to, żeby został marszałkiem Sejmu. Czarzasty się później odwdzięczył w kolejnej kadencji, kiedy Czarzasty wszedł w koalicję z poparciem pani poseł Matysiak i lewica nie poparła Elżbiety Witek. To się nazywa, proszę państwa, elegancja w polityce. Nie, to się nazywa po prostu nigdy nie popieraj komunistów, bo zawsze komunista cię oszuka. To jest bardzo proste. To jest jak z Donaldem Tuskiem. To jest zawsze. Ja nigdy nie popierałem komunistów. I nie mam z tym żadnego problemu, bo komunista zawsze oszuka. Donald Tusk nie jest komunistą. No, ale Donalda Tuska popierają środowiska postkomunistyczne. Temu bili brawo ubecy, którzy chcieli przywrócenia emerytur. To pani Paulina Matysiak głosowała za Donaldem Tuskiem, który 32 lata temu obalił rząd świętej pamięci premiera Olszewskiego.
ja się z tym nie kryję i też to tłumaczyliśmy, obiecaliśmy to wyborcom w kampanii wyborczej, że poprzemy premiera w pierwszym głosowaniu, natomiast wszystkie późniejsze głosowania, wszystkie ustawy, nad którymi debatujemy w Sejmie, zyskują nasze poparcie, poparcie partii Razem, tylko wtedy, kiedy z nimi się zgadzamy, kiedy są słuszne i kiedy pomagają Polakom. Jeżeli są źle przygotowane, przychodzimy z poprawkami, przekonujemy stronę rządzącą do poprawienia. Dlaczego nie popieracie i tak wygląda nasza uwaga, praca. Uwaga, drodzy emeryci, komunikat dla was. Możecie podziękować osobiście pani poseł Matysiak. Nie, ja nie potrzebuję podziękowania. Że wasza czternastka jest bez mała o 900 niższa niż przed rokiem. Rządy lewicowe. Panie redaktorze. To rządzi Tusk. Panie redaktorze. Ale gdzie trafem Dziemianowicz Bąk zdaje panie się redaktorze, jest tą panie redaktorze, ten rząd realizuje budżet przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość zapisało te czternastki na poziomie ustawowym, ustawy przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie, pani poseł. Na poziomie minimalnej emerytury. Pani poseł. Ponieważ decyzję można podjąć do października, piłka cały czas jest w grze. Ja mam nadzieję, że ta emerytura 14, to świadczenie dodatkowe będzie wyższe. Pewnie komunikat pojawi się w piątek przed ciszą wyborczą. Natomiast proszę nie opowiadać, że to jest zmiana tej polityki. To jest realizowanie ustawy przyjętej przez Prawo i Sprawiedliwość i budżetu, pani który poseł, przygotowało poseł, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość przygotowało budżet i cieszę się, że pani to zauważyła. To w takim razie w tym budżecie jest zapisana ta emerytura w wysokości minimalnej, nie takiej jak była w ubiegłym jest roku. Zapisana widełkowo, nie jest w pełnej wysokości takiej, jak państwo podali i w takiej, jaką będziecie wypłacali. Tam są widełki, w których można się poruszać. Tak. Pani poseł. Ale nie może być niższa niż minimalna, to jest ale daliście ludziom najniższą, to czym wy mówicie w ogóle? Nie, ja się z tym nie zgadzam, uważam, ale że pani powinna. Się nie zgadza, ale tak, tak daliście. I powinna być wyższa. Oszwabiliście emerytów. To jest na razie komunikat, który wyjdzie i też proszę... Nie, on już wyszedł. Wyszedł komunikat, emerytura będzie wypłacana jesienią. Do października jeszcze może być zmieniona. Na te emerytury. Tak, będzie, no nie, niższa już proszę państwa nie będzie, ale cieszyć się wypada, że jest. Jeden tylko argument. Szanowna pani poseł chciałaby, aby telewidzowie mieli taki oto obraz pani poseł, że pani poseł razem z partią Razem głosujecie tylko i wyłącznie nad merytorycznymi projektami. Ale to jest fałsz. Ja pani w tej chwili udowodnię jednym prostym argumentem, że jest pani zapisana po prostu do drużyny Donalda Tuska i popiera wszystkie rządowe projekty. Proszę mi wymienić chociaż jeden projekt Prawa i Sprawiedliwości, a zgłosiliśmy ich kilkanaście, między innymi dla rolników, kilkanaście bardzo ważnych wniosków, które merytorycznie zostały poparte przez partię Razem, przez posłów. Były procedowane? Oczywiście, które były procedowane. Ani jednego. Ani jednego. Chcieliśmy wprowadzać projekty ustaw dotyczące chociażby rolników. Ani jednego. Nie ma ani jednego projektu. Wszystkie odrzucaliście hurtowo. Tak jak chciał Donald Tusk, tak jak chciał Szymon Hołownia, tak jak Władysław Paulina Matysiak jest w drużynie Donalda Tuska. Nic z tego po prostu proszę nie zmieni. Kropka. Pan poseł Janusz Kowalski. W pan nie jest w stanie zakłamać rzeczywistości. Pan poseł Janusz Kowalski w dobrej wierze, proszę państwa, mówi o tym, że Lewica nie procedowała projektów ustaw Prawa i Sprawiedliwości. Dla rolników społecznych, dobrych, pozytywnych. Nie procedowała żadnych projektów Zjednoczonej Prawicy. Tak. Muszę pana posła zasmucić jeszcze bardziej. Doszliśmy i dożyliśmy czasów, kiedy Sejm nie proceduje żadnych projektów, bo ich po prostu nie ma. No. Adam Andruszkiewicz. Ale absolutnie pan redaktor ma rację. No, znaczy, no ja jestem trzecią kadencję w Sejmie i przypominam sobie, że to jest, znaczy nie przypominam sobie tak leniwego Sejmu. Znaczy, to jest kuriozum, co się dzieje dzisiaj. Znaczy, my zawsze ostrzegaliśmy, że ekipa Tuska to będzie biła rekordy lenistwa, bo Tusk nigdy z pracowitości nie słynął. Natomiast to, co się dzieje, szanowni państwo, Sejm, czyli 460 posłów, cała obsługa sejmowa i tak dalej, potrafi zjeżdżać się do Warszawy tylko po to, czasami, żeby posiedzieć w ławie sejmowej godzinę, półtorej godziny i posłowie wracają. De facto, tak? Czy wszystkie koszty są ponoszone? Nie ma projektów, nad którymi możemy pracować. Projekty Prawa i Sprawiedliwości są hurtowo, po prostu jeśli w ogóle są procedowane, to są hurtowo odrzucane. Ad vocem do pani poseł Matysiak. Pani poseł, jeśli chodzi o stanowisko wicemarszałka Sejmu dla Prawa i Sprawiedliwości, to jest jedna fundamentalna zasada. Od kiedy to ekipa rządząca wyznacza palcem klubowi opozycyjnemu, kto ma być jej reprezentantem w prezydium Sejmu, jaką wicemarszałek? Nie wyznaczamy. Tak? No, nie mówimy, kto ma to być. Nie, oni mówią o tym. Tylko
tylko kto, kto nie może być, a nie mówią, kto ma być. Znaczy to państwo nie wyciągacie wniosków z efektów, wyników głosowania. Skoro pani Elżbieta Witek nie jest w stanie uzyskać większości, żeby zostać wicemarszałkiem, to każdy rozsądnie myślący klub wystawiłby inną kandydaturę, żeby tego wicemarszałka mieć. To jest za mordy z lewicy, tolerancyjne uśmiechanie. Poseł Kowalski chce robić to samo Konfederacji. Jesteście wrogami Prawa i Sprawiedliwości. Państwo, jestem na łączeniu, więc pan troszeczkę chętnie, bardzo chętnie pani poseł ad vocem wysłucham, ale bym prosił, żeby pani poseł szanowała to, że jestem na łączeniu i mogę pani mi post. Proszę państwa, a ja przepraszam, panie ministrze, ja panu dam oczywiście dokończyć, bo czemużby nie? Między innymi dlatego, że jest pan na łączeniu. A ja, proszę państwa, zaraz wam coś poczytam. Tak, żeście mnie wszyscy dzisiaj wzięli, zaintrygowali, że będzie coś z cyklu Poczytaj mi, mamo. Można sobie popcorn zrobić, będą jaja jak berety, cytując klasyczkę. A to teraz pan czyta, panie... A dobra. Czekałem na czytankę. To nie ukrywam, że myślałem, że będziemy się odnosić do czegoś ciekawego, co pan redaktor czyta. No zaraz się będziecie odnosić, chyba że pan już chce. Nie. To wracając, tylko kończąc myśl. Absolutnie jest tak, że dzisiaj, szanowni państwo, ta rzekomo uśmiechnięta koalicja tak naprawdę wprowadziła zamordyzm. I absolutnie jest tak, szanowni państwo, że ten zamordyzm będzie kontynuowany. I to nie tylko chodzi tutaj o Prawo i Sprawiedliwość, tak? Ale chodzi także generalnie o naszych wyborców. Ponieważ po pierwsze, jeśli ktoś mówi, że nie można rozmawiać z formacją, która ma, cieszy się poparciem niemal 8 milionów Polaków, to tak naprawdę tych 8 milionów Polaków to chyba widzi w jakimś getcie, a nie w demokracji. To po pierwsze. A po drugie, szanowni państwo, jeśli dzisiaj słyszymy, że będą za chwilkę obradowane na wokandzie takie ustawy, jak jakaś ustawa cenzurująca bonusowo w Polsce, bo to także przed nami, nie będzie można krytykować, nie wiem, środowisk LGBT chociażby, no to naprawdę będzie już zamordy, szanowni państwo. I absolutnie naszej zgody być na to nie powinno w żaden sposób. Dobra, proszę państwa, ja w takim razie czytam wzorem dnia wczorajszego, bo również państwo poczytałem. Tam był ten zapis, rozmawialiśmy o Pegasusie i tłumaczyłem państwu, jak to koalicja sobie zawarła taką umowę, zgodnie z którą osoba, co do której są prowadzone czynności operacyjne, ma być o tym poinformowana. Ale to takich kwiatuszków w tej umowie koalicyjnej jest więcej. Także pozwolą państwo, jedyna kobieta, to tak o kobietach, bo tak temat w ogóle umarł. No co z tymi prawami kobiet? No to mamy. Wzmocnimy prawa kobiet, które będą kluczowym obszarem działań koalicji. Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Kobiety mają prawo decydowania o sobie. Państwo zapewni szczególne wsparcie dla par planujących rodzicielstwo poprzez finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych. Przeznaczyli 500 000 000 na zabieg in vitro. A na telewizję, neotelewizję, neoradio 3,5 miliarda. To taka subtelna różnica. Zapewnimy realizację nowoczesnych standardów opieki okołoporodowej. Dostęp do bezpłatnego znieczulenia będzie zasadą, a nie wyjątkiem. Szczególny nacisk zostanie położony na rozbudowę sieci żłobków. Jednocześnie strony koalicji zgodnie przyznają, że w trosce o budowanie kapitału społecznego i wyrównywanie pozycji kobiet na rynku pracy, koniecznym jest zapewnienie dodatkowego wsparcia kobiet w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Strony koalicji będą współpracować na rzecz likwidacji luki płacowej, a także eliminacji innych barier stojących na drodze równego traktowania na rynku pracy. Koalicja będzie dążyła do skutecznej egzekucji alimentów. I to jest, proszę państwa, punkt 6. Tak, chciałem tylko przypomnieć kobietom, które siedzą przed telewizorami, co miały obiecane. Ale to jest też taki rozdział niezwykle ciekawy, bo tak przyglądam się temu, co dzieje się w Brukseli. To jest specjalny rozdział, proszę państwa, poświęcony rolnikom. Tylko niech ja go sobie znajdę. Działalność gospodarcza to nie te. To. O, jest. Pani poseł zna tę umowę koalicyjną? Czytałam ją. Dobra. Ale no to czytamy razem. Strony koalicji będą współpracować na rzecz zabezpieczenia interesu polskich rolników. Agresja Rosji na Ukrainę doprowadziła do powstania negatywnych zjawisk na rynkach rolnych. Niekontrolowany napływ produktów na nasz rynek spowodował wielomilionowe straty polskich producentów. Dlatego będziemy podejmować działania na rzecz polskich rolników. Między innymi poprzez budowę nowej infrastruktury logistycznej, takie jak port zbożowy i nowe powierzchnie magazynowe. Będziemy wspierać polską produkcję, na przykład wprowadzając obowiązek flagowania produktów oraz aktywnie pilnować interesów tego kluczowego sektora na arenie międzynarodowej. Koalicja opowiada się za rozwojem polskiego rolnictwa i sektora rolno-spożywczego jako kluczowego dla bezpieczeństwa żywnościowego i pełniącego ważne
ważną funkcję społeczną, gospodarczą i środowiskową. Ale się pan znęca nad Tuskiem. Będziemy dążyć... Nie, no ja się nie znęcam nad Tuskiem, bo znęcam bardzo się dobrze nad czterema no sygnatariuszami tej umowy koalicyjnej. Kłamią i będą kłamać. No przecież jak mogą kłamać, jak sami se to podpisali? No to kłamali, sami no to se kłamali, to wymyślili. Kłamali. Mam nadzieję, i że sami jeszcze ogłosili Polaków, którzy będą na nich Michał Wawer, panie pośle, no ja mógłbym tak dalej. No strony koalicji będą działać na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. Warto też pamiętać, że oprócz tej umowy koalicyjnej pan Kosiniak-Kamysz w toku kampanii wyborczej do Sejmu obiecywał, że natychmiast po dojściu do władzy wprowadzi embargo całkowite na produkty rolne z Ukrainy. My nawet razem z Anną Bryłką przygotowaliśmy projekt rozporządzenia na ten temat, wręczyłem go osobiście panu Kosiniakowi Kamiszowi w Sejmie. Słuch zaginął po tej obietnicy. Adam Andruszkiewicz. Znaczy, no szanowni państwo, no to już pamiętamy, kiedy robiliśmy podsumowanie tak zwanych 100 konkretów na 100 dni. No tak naprawdę ile z tych konkretów zostało zrealizowanych, no to wszyscy wiemy, no to tam kilka, tak, raptem. I słyszeliśmy wypowiedzi prominentnych zwolenników tejże koalicji, którzy mówili, że nie jest ważny program i realizacja, tylko ważna jest obietnica. A niektórzy wręcz mówili, że trzeba kłamać, żeby wygrywać wybory, i takie są fakty. Właśnie mamy dzisiaj taką koalicję kłamców, która absolutnie swojego programu nie realizuje. To znaczy, nie, przepraszam, realizuje. Dlatego, że realizuje uwalenie CPK chociażby, no to to jest właśnie realizacja programu tej koalicji, ponieważ pan Donald Tusk dzisiaj spłaca. Ja tu też się nie zgodzę z panią poseł Matysią, bo pani poseł pewnie wierzy w taką być może troszeczkę naiwność, tudzież mściwość ze strony Platformy Obywatelskiej. Ja osobiście uważam, że to jest raczej spłacanie długów, które zostały zaciągnięte za granicą przez obóz Platformy Obywatelskiej. Za to poparcie, którego publicznie udzielała pani von der Leyen, chociażby panu Tuskowi, mówiąc o tym, że widzi go w przyszłości na fotelu polskiego premiera. Wiemy o tym, że CPK jest jednak, nie jest w interesie absolutnie gospodarki niemieckiej. O tym mówił pan Trzaskowski, że po co lotnisko pod Warszawą będzie pod Berlinem. Wygadał się. No i dzisiaj Platforma dlatego też dąży do obniżenia, jeśli chodzi o rozwój Polski, ponieważ no, my chcieliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, robiliśmy to, przenieść serce gospodarcze, bo proszę zauważyć, centrum, jeśli chodzi o geografię Europy, jest w Polsce, ale jeśli chodzi o gospodarkę, centrum biznesowo-gospodarcze jest w Niemczech. Więc my naturalnie chcieliśmy to centrum gospodarcze przesunąć do Polski, żeby było zgodne z centrum geograficznym. Po to też między innymi CPK, po to budowa hubu komunikacyjnego w sercu Rzeczypospolitej. No i to się nie, absolutnie nie podobało w Berlinie, w Brukseli. No i to jest dzisiaj uwalane przez Tuska, więc absolutnie oni programu nie będą realizować, bo nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby wywalić w powietrze rząd, który doprowadził do tego, że Polska dzisiaj w historii relatywnie jest najbliżej Zachodu, jeśli chodzi o zamożność. I teraz będziemy się cofać. Stworzymy fundusz, patrząc na obrazki, stworzymy fundusz stabilizacyjny w celu ograniczenia strat wynikających z nieuczciwych praktyk pośredników. No i gdzie to jest? Halo. Pani poseł popiera ten rząd. Musi pan zaprosić kogoś z rządu. Warto podkreślić, że ta umowa, zresztą my też się do niej odnosiliśmy jako Razem. Wy jej nie podpisaliście. My jej nie podpisaliśmy, ale też ona jest bardzo ogólna w swoich zapisach. Tam tak naprawdę zbyt wielu konkretów nie ma. Czy to, co czytałem, to nie są konkrety? Warto podkreślić, że w kontekście tych tematów związanych z prawami kobiet, faktycznie, jeżeli komuś zależy na tych sprawach związanych z naszym kobiet bezpieczeństwem, to po prostu ja polecam głosować po prostu na lewicę. To jest gwarancja tego, że te postulaty zostaną zrealizowane. Ale przepraszam, widzimy, ale którą lewicę? Tą spod znaku Pauliny Matysiak, czy tą spod znaku Anny Marii Żukowskiej? Ja zachęcam do zagłosowania na mnie. Kandyduję w tych wyborach w województwie łódzkim. Każdy, kto mieszka w tym województwie, może 9 czerwca oddać na mnie głos. Dla mnie sprawy związane z prawami człowieka, prawami kobiet są ważne, ale tak samo niezwykle istotne są dla mnie te sprawy rozwojowe, o których już dzisiaj mówiliśmy. Głośno się o nie upominam i chcę o nie też walczyć w Brukseli. Tych spraw można tam przypilnować. Tak jak mówiliśmy chociażby o tym, że część projektów jest wpisana do tych sieci europejskich korytarzy transportowych i trzeba pilnować tego, żeby znalazły się na to pieniądze unijne. Trzeba pilnować, żebyśmy my jako państwo pozyskiwali na to fundusze, bo widzieliśmy w ostatnim czasie, że nawet nie wszystkie wnioski o te środki z instrumentu Łącząc Europę zostały złożone. Między innymi na linię kolejową, na budowę linii kolejowej między
Warszawą a Łodzią. Niezwykle istotny projekt. Nie zostały złożone wnioski na pozyskanie środków na projekt hubu przesiadkowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. I ja chcę tego przypilnować, bo uważam, że to jest projekt, który nam daje niezwykle dużą szansę rozwojową dla naszej gospodarki, dla naszego kraju. Rozwiązuje też problemy transportowe i przemieszczania się między dużymi miastami. I nie może też być tak, jak słyszymy w zapowiedziach, że skończy się tylko na budowie Y i na łączeniu dużych aglomeracji Warszawy, Łodzi, uwaga, Wrocławia i Poznania. Bo ja muszę, przepraszam. Są jeszcze średnie miasta, powiatowe miasta, w których mieszkają Polacy i te osoby też chcą godnie żyć. Znaczy, jeżeli ja słyszę, że Lewica jest najbardziej prokobiecą partią, Lewica, która popiera to, żebyśmy hurtowo przyjmowali nielegalnych, obcych kulturowych imigrantów, którzy, jak widać na przykładzie Szwecji, Niemiec, Francji, atakują kobiety na ulicach, molestują kobiety, gwałcą kobiety. Ile mamy przypadków również w Warszawie, że są molestowane polskie kobiety w tych wszystkich taksówkach, w których jeżdżą obcy kulturowo, nawet nie potrafiący wymówić słowa dzień dobry po polsku. Nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, że w ostatnim roku w Warszawie Polak zgwałcił Białorusinę. Która umarła. Chyba pani żartuje, przepraszam. Nie, nie żartuję, proszę, to są fakty. Proszę to są fakty. Skala przemocy seksualnej nielegalnych imigrantów w Niemczech, Francji wobec kobiet to po prostu przeraża. Pani nie widzi tych statystyk? Jak pani może popierać import do Polski nielegalnych imigrantów, którzy stanowią największe zagrożenie dla polskich kobiet? Są najbardziej agresywnie nastawione. Ja chcę, żeby moja żona, moja rodzina, moja mamusia, żeby Polki były bezpieczne w polskich miastach, w polskich wsiach. I Polki są bezpieczne. Głosując na Lewicę. Polki są bezpieczne w Polsce. Głosując na was, jeżeli mogę, ja pani nie przerywam, głosując na Lewicę, która mówi, sprowadzajmy nielegalnych imigrantów, tych biednych ludzi. Oni po prostu tutaj nas w jakiś sposób ubogacą. Chcecie właśnie to, żeby Polki były po prostu molestowane seksualnie, żeby były napadane, bo taka jest konsekwencja waszej polityki. Panie pośle, kropka. Panie tyle. Pośle, absolutnie najwięcej żadnej, osób żadna kobieta poza naszego kręgu kulturowego, które przyjechały do Polski, głosować na Lewicę, bo przyjechały Lewica to za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie jest teraz 2020-2023, przypomnę, 600 tysięcy wydanych 3,5 naprawdę, tysiąca proszę nielegalnych nie mówić, imigrantów. Proszę nie mówić Polkom, że będą państwa, czuły się niebezpiecznie. Na sekundkę. Tym bardziej, że o majestacie śmierci będziemy mówić. Zmarł niestety Janusz Rewiński. Pożegnanie, którego miało nie być. 1 czerwca tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Dobrze, to może teraz już tak ze spokojem będziemy dyskutowali, się już dla państwo nie będą przekrzykiwali. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Natomiast kończąc ten wątek, bo tutaj ta tyrada pana posła Kowalskiego w ogóle była zupełnie nie na miejscu, przypomnijmy, najwięcej wydanych wiz pracowniczych dla osób spoza naszego kręgu kulturowego i spoza Polski. I dane konkretne 2020-2023, 600 tysięcy wiz, to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. A ile wykorzystanych, pani? Wydanych, które przyjechały. Tutaj nie, te osoby nieprawda. Przyjechały. Nieprawda. Pani się opiera na danych Eurostatu. Ja sobie znalazłem te dane. Wydane manipuluje dane, ale, pani faktami. Ale pan poseł opowiada, że my czujemy się tutaj niebezpiecznie. Znaczy, nie czujemy się w Polsce bezpiecznie. Jesteśmy tutaj jeszcze bezpieczni. A chcecie imigrantów sprowadzać. Jesteśmy bezpieczni. Ja mówię o sytuacjach i mówię o tych prawach, których nie jest w stanie zagwarantować obecna koalicja, bo wiemy, że ona jest w dużej mierze bardzo konserwatywna, bardzo konserwatywny PSL, część Polski 2050 pewnie też. Platforma przynajmniej na poziomie takim symbolicznym. Pani poseł, tego, ale mówi, zagwarantowaliście ludziom poczucie bezpieczeństwa. I miałem przyjemność w weekend spotkać się z fantastyczną parą. On jest emerytem. No i tak sobie od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, co daliście mu w zamian za to, że dostał po kieszeni, jeśli chodzi o czternastkę. Jest przeszczęśliwy, że ma tabletkę dzień po. Naprawdę. Ale ja nie uważam, że potrzebne jest teraz ironizowanie. Dostęp do antykoncepcji awaryjnej jest ważny. Ja nie ironizuję, ja mówię osób o szczęściu emeryta. To co dobrego przez pół roku zrobi się dla rolników? Jedna rzecz, jedna. Ale proszę mnie nie przepytywać, bo pan nie prowadzi programu. Jak pan sobie otworzy program? A ja panu posłowi Kowalskiemu odpowiem. Pani poseł, odpowiem. Natomiast jeszcze wracając do kwestii tych z tego programu. Oczywiście na przykład zrealizowane zostały
dostał dostęp do procedury in vitro i oczywiście bardzo dobrze, ponieważ został ta procedura i finansowanie jej z budżetu państwa zostało skasowane za rządów Prawa i Sprawiedliwości i było to bardzo głęboko po prostu nieuczciwe z tej procedury. Pół miliarda złotych, to jest niezwykle uczciwe, tej procedury, proszę państwa. Panie redaktorze, dostajecie element panie szczęścia, redaktorze, który za chwileczkę zostanie wam latach, zabrany. W ostatnich latach z tej procedury mogły skorzystać osoby, które było stać, pary, albo te, które było stać, albo te, które miały szczęście mieszkać w samorządach, które zdecydowały się na to finansowanie. Teraz, niezależnie od tego, gdzie ktoś mieszka, może z tej procedury skorzystać. Nie, pani poseł, to jest kłamstwo. I nie adres determinuje ponieważ to, nie, tutaj determinujecie, pani poseł, ale widzi pani, to tak trochę z tą uczciwością, taka trochę lewicowa. I proszę mi powiedzieć, gdzie się mijam z prawdą. A to już pani mówię, nie wszyscy mogą skorzystać, tylko do kwoty 0,5 miliarda złotych. Bo jeżeli będzie ponad tę kwotę, już ludzie nie będą korzystać. No proste. Przede wszystkim. Mówiliście, proszę państwa, jako koalicja rządząca, mimo tego, że wy tak udający, każda rządzący, nie rządzący. Każdy mechanizm pani wspierający poseł. Ma ograniczenia finansowe. Pani natomiast poseł. Teraz pani ktoś, poseł. Kto mieszka w małej miejscowości, w której do tej nie pory załapie nie załapie się na kwotę 0,5 miliarda. Nie, nie, proszę nie wprowadzać tych osób w błąd. Wszystko będzie zależało, kiedy się zgłosi na czyli jak się zgłosi późno, to nie dostanie, no proste, nie? Tak, no to będzie mógł wnioskować. To od razu dodajcie, roku. Kto pierwszy, ten lepszy, bo jak nie, no to będzie tak jak będzie. No to jest tak samo jak w radosnych projektach chociażby kredytu 2% PiS-u, też nie każdy się załapał, no przepraszam, no w idiotycznym projekcie, który podniósł ceny mieszkań, tak? No teraz będziemy teraz mieli kredyt, to, i teraz, za teraz będziemy mieli kredyt 0% i on jest mam niezwykle nadzieję, mądry. Mam nadzieję, że nie i oczywiście, że nie jest mądry, jest idiotycznym pomysłem, który tego problemu nie rozwiązuje. Dlaczego? Deweloperzy bardzo sobie chwalą. Mówią, no, że program jest wręcz cudowny. Albo chcemy dosypywać pieniędzy bankom i deweloperom, albo chcemy rozwiązywać realne problemy ludzi. Jak widać, Prawo i Sprawiedliwość swojego programu dobrze nie przygotowało. Ceny mieszkań poszybowały w górę. Zapowiedź rozwiązania kredytu 0% sprawiła, że ceny mieszkań poszybowały w górę. To jest projekt, który problemu nie rozwiązuje. My musimy zacząć rozwiązywać to prawda. Podaży. Adam Andruszkiewicz. I mam nadzieję, że państwo i poseł Kowalski, ja i poseł Andruszkiewicz, że będę przeciwko temu projektowi, zagłosują przeciwko temu projektowi, jeżeli on się pojawi w Sejmie. Adam ja liczę, że w ogóle on się nie pojawi, ale mam nadzieję, że tutaj no chociaż jak? Padnie, kluczowy program... padnie deklaracja ze strony parlamentarzystów PiS-u, że nie poprą tego rozwiązania. Ale zaraz. Przecież to jest program wasz koalicyjny. To dlaczego PiS ma go popierać? No jak nie jest koalicyjny? Nie jest koalicyjny. No przecież PSL z Platformą składa. Polska 2050 nie poprze? I teraz pytanie... Zaraz. Proszę państwa, bo nam się robi takie... Nie wiem. Pani poseł Matysiak zrobiła nam tutaj taki harcemider, że aż się w pale nie mieści. Lewicowy bo to jest tak. To nie jest lewicowy powrotek. Wiecie państwo, dlaczego Polska 2050, koalicja trzeciej drogi, idzie do Parlamentu Europejskiego? Ano po to, żeby być przeciwko chociażby termomodernizacji, przeciwko Zielonemu Ładowi. Na pytanie, no ale zaraz, no ale przecież od was idzie róża tun. No bo my idziemy po to, żeby być przeciwko róży tun. Nie rozumiecie, nie? Wiem, tak bo tego się nie da zrozumieć. Natomiast kto jeżeli, tak mówił Ryszard Petru o Roberta jeżeli, Mazurka? Jeżeli, nie, Adam Andruszkiewicz. Jeżeli mówimy o kredycie 0%, to nie jest to program koalicyjny, to jest program, z którym do wyborów szła Platforma Obywatelska i reszta ugrupowań chce ten pomysł po prostu... A pani mi przypomni, to nie Krzysztof partia. Hetman wprowadzał teraz ten program? Tak, no Krzysztof... A Hetman jest z Platformy czy z PSL-u? Być może PSL też chce poprzeć ten program. A co znaczy ja być może? No Hetman ja jest z PSL-u. Panie czyli program jest PSL-owsko-platformiany. Panie redaktorze, należy do partii Razem, która opowiada się od początku przeciwko dopłatom do kredytów. Lewica, klub Lewicy też zapowiedział, że tego rozwiązania nie poprze. Ostatnio takie działania, nie poparcia tego rozwiązania zapowiedział marszałek Hołownia. Wydaje mi się tutaj, poproszę o sprostowanie, jeżeli się mylę, że Konfederacja rozwiązania dopłat 0% do kredytów też nie poprze. I pytanie jest teraz, co zrobią parlamentarzyści PiS-u. No dobra, to Adam Andruszkiewicz. Poseł Andruszkiewicz. I co, jak pan zagłosuje za tym projektem? Proszę powiedzieć Polakom. Czy pan jest za tym, żeby mieszkania rosły w górę, ceny mieszkań były większe? Szanowni państwo, ja bardzo szanuję panią poseł Matysiak, natomiast absolutnie nie mogę się zgodzić na takiego fikołka politycznego, które pani a to nie jest fikołek, my to mówimy od początku. Proszę sprawdzić moje wypowiedzi. Proszę sprawdzić moje wypowiedzi na temat rozwiązywania... Pani poseł, zadała pani pytanie. Pani poseł, ale możemy do siebie krzyczeć i nikt nic nie zrozumie. Pani coś mówi, ja słucham, proszę o wzajemność. Więc wracając do kulturalnej dyskusji. Szanowni państwo,
Klub Lewicy, który dzisiaj próbuje szantażować Prawo i Sprawiedliwość, jest śmieszny. Dlatego, że jeśli klub Lewicy nagle obudził się, że koalicja pod przywództwem pana Tuska jest szkodliwa dla Polski, to zerwijcie tą koalicję. Wyjdźcie z tą koalicji, bo i tak skończycie po prostu zjedzeni przez tego polityka, ponieważ obserwujemy od dawna notowania Lewicy. Już w wyborach samorządowych ledwo 6% chyba czy 7 zrobiliście, ledwo na progu już tańczycie. On was zjada, więc jeśli nagle jest wake up u was w głowach, że Tusk być może szkodzi Polsce jednak, tak jak my mówimy od wielu, wielu lat, no to zerwijcie tą koalicję i doprowadźmy wspólnie do ponownych wyborów. Może uda się wtedy wyłonić koalicję Polskich Spraw, która będzie po prostu prowadziła Polskę tak jak poprzednio w dobrym kierunku. A jeśli my popełnialiśmy błędy, na pewno tak, że się to zdarzało, nikt nie jest Panem Bogiem na ziemi, no każdy też się myli czasami, no to skorygujmy pewne sprawy i zróbmy tak, żeby było lepiej, a na pewno będzie lepiej niż rządami Tuska, ale ja się nigdy nie zgodzę na to, żeby klub Lewicy tak długo, jak wspiera i utrzymuje Tuska przy władzy, największego politycznego szkodnika w historii Polski najnowszej, nas szantażował jako Prawo i Sprawiedliwość. Na tej mojej zgody absolutnie nie będzie, nie będę się publicznie spowiadał przed posłami jakiegokolwiek klubu, który pani poseł cały czas... A pytanie pani, pani poseł Matysiak, proszę państwa, też jest... Panie ministrze, sekundeczkę, bo tak sobie to przetrawiłem. Pytanie pani poseł Matysiak też jest, proszę państwa, z tezą i to taką dobrą tezą, bo pytanie pani poseł Matysiak postawiła tak sformułowane. Czy jest pan, to było do Adama Andruszkiewicza skierowane, czy jest pan za tym, żeby mieszkania podrożały? No, z racjonalnego punktu widzenia, jeżeli człowiek jest właścicielem mieszkania, to w jego interesie jest, żeby ono było jak najdroższe. Nie wiem, ile mieszkań ma pan poseł Andruszkiewicz. Nawet jak ma jedno, a chciałby zamienić. Sprawa jest prosta. Natomiast tak naprawdę pytanie jest proste. Dotyczące tego, czy pan poseł Andruszkiewicz, jeżeli pojawi się projekt dopłat do kredytów 0%, czy poprze to rozwiązanie? Szanowni państwo, pani poseł, z całym szacunkiem, nasi wyborcy, moi wyborcy, którzy na mnie głosują, naprawdę w dużej ilości, za co im bardzo dziękuję, kłaniam się nisko, oni będą wiedzieć, jak ja głosuję, a nie będę się przed panią spowiadał. Jeśli chodzi o mieszkania, nie mam żadnych mieszkań. Ale wyborcom pan to powie. Nie posiadam żadnych mieszkań na wynajem, nikomu mieszkań nie wynajmuję, także nie zarabiam, nie bogacę się na handlu mieszkaniami, na wynajmie mieszkaniami, więc... Michał Wawer. Nie jest moja branża, sorry. No to jest bardzo ciekawa sytuacja, jaką będziemy mieli właśnie w sprawie kredytu 0%, bo ewidentnie nie ma na to większości w obecnej koalicji. Konfederacja oczywiście od początku krytykowała nie tylko kredyt 0%, ale też kredyt 2%, który pisowski podobnie program, jak który Partia podbił, Razem też dodajmy, żeby tak była jest, jasność. Który program pisowski, który podbił ceny mieszkań na rekordowe, historyczne poziomy. No i teraz będziemy mieli ten rzeczywisty test, czy PiS będzie brnął w ten błąd, który popełnił w czasie swoich rządów i ten populistyczny, platformerski program zostanie po raz kolejny przez PiS poparty i będą kolejne podwyżki cen mieszkań, czy przejdzie jakieś opamiętanie, zbuduje się większość taktyczna przeciwko temu absurdalnemu projektowi i będziemy w stanie utrącić szkodliwy kredyt 0%, będziemy w stanie pokazać, że polski Sejm potrafi szkodliwy projekt ustawy rzeczywiście wyrzucić do kosza, nawet wtedy, kiedy proponuje go Donald Tusk. Janusz Kowalski. Ja mówiłem, że znajdzie się moment, w którym Razem, Suwerenna Polska i Konfederacja będą mówić jednym głosem. Ja na pewno zagłosuję przeciwko temu kredytowi. Ja zarządzałem jako wiceprezydent miasta Opola mieniem komunalnym, więc mieszkaniami dla ubogich i naprawdę to uczy pokory każdego piątku przyjmować 10-12 rodzin, matki samotnie wychowujące dzieci po domach dziecka, rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, rodziny wielodzietne, które oczekują w kolejce na mieszkanie socjalne czy komunalne. Tylko chcę jasno przypomnieć, że to dziś Lewica odpowiada, wiceminister z Lewicy za kwestię mieszkalnictwa. I tam, gdzie możemy nie szukać... bo nie ma. No to ma odpowiadać. Minister no Kurski, który realizował i miał odpowiadać za program budowy na wynajem, tak, został prezydentem Włocławka i jest tutaj wakat, więc tak często się tam oszukuje. No nie ma wiceministra z Lewicy, natomiast nie ma i tematu, tak czy nie? Owak, tam gdzie nie, temat jest, on jest trzeba, ważny i istotny, to jest miejsce dla trzeba dokonywać dobrych zmian, to jest w mojej ocenie przede wszystkim wprowadzić zakaz prywatyzacji mieszkań komunalnych i mieszkań socjalnych, po to, żeby nie były przez samorząd wyprzedawane za złotówkę, po to, żeby trafiały dla ubogich, dla tych, którzy nie stać po prostu ani na kredyt hipoteczny, ani na wynajem. I po drugie również zmienić zasady wynajmu mieszkań komunalnych i
socjalnych, tam, żeby po jakimś czasie, po 3, 4, 5 latach, kiedy na przykład mieszkania trafia do rodziny, która ma niskie dochody, czy na przykład do osoby, która ma niskie dochody, ale po 4-5 latach te dochody zdecydowanie wzrastają, bo na przykład ktoś zostaje radcą prawnym, lekarzem, to powinien w mojej ocenie to mieszkanie zdać, by trafiło do rodziny potrzebujących, lub płacić stawkę rynkową za takie mieszkanie. Dzięki temu mieszkań po prostu będzie dla osób biedniejszych zdecydowanie więcej. Ostatnie zdanie, ponieważ w samym na przykład Opolu 10-15% mieszkań komunalnych, mieszkań socjalnych stoi puste, ponieważ te osoby, które mają podpisaną umowę 10, 20, 30 lat temu, już mają inne mieszkanie, już gdzieś, nie wiem, pracują gdzie indziej i na dziko wynajmują te mieszkanie. Z tą patologią w wielu samorządach trzeba po prostu skończyć. Trzeba weryfikować, oczywiście. W mojej ocenie kryterium dochodowe jest najlepszym, najbardziej sprawiedliwym dochodem. Rzecz. Mało zarabiasz, powinno być dla ciebie mieszkanie socjalne i mieszkanie komunalne, bo są takie rodziny, rzecz, którym trzeba pomóc. Do tych wyborów europarlamentarnych idzie też z postulatem powołania i uruchomienia Europejskiego Funduszu Mieszkaniowego. Żaden Europejski Fundusz Mieszkaniowy. Wystarczy wyrzucić dyrektywę budynkową do kosza i wszystkim. I doskonale wiemy, że Unia może wydawać pieniądze na infrastrukturę, na drogi, problem za kolej, proszę, także na mieszkania. I to, co jest też kluczowe, się pojawiają, Unia nie ma pieniędzy. To jest problem, który pojawia się nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, w Holandii, w Hiszpanii. To jest jedna rzecz. I oczywiście to powinny być mieszkania, które trafiają do zasobu publicznego, które nie mogą być sprywatyzowane. Do tego środki na remonty pustostanów, tych pustostanów, które znajdują się w zasobie. I bardzo serdecznie pani poparła dyrektywę. Polecam swoją kandydaturę. Punkt widzenia polityczny. Czy pani Paulina Matysiak by poparła w Brukseli dyrektywę budynkową, która poparła Lewica? Proste pytanie, krótkie, tak czy nie? Ja już odpowiadałam wielokrotnie na to pytanie. To jest dyrektywa, której wdrożenie będzie zależało od polskiego parlamentu. To my będziemy w Sejmie, w polskim To jest właśnie Sejmie typowy lewacki podejmować unik po prostu, decyzje, tak, drożyzna, jak to będzie tego. Nie głosujcie wyglądało. Na Paulinę Matysiak, popiera najbardziej negatywne rozwiązania dla milionów Polaków, którzy muszą dzisiaj remontować. Bardzo dziękuję, policji, absolutnie głos stracony. Tylko Prawo i Sprawiedliwość.